na portalu Pasja Sportu Walki. Jarosław Lech po walce z Arkadiuszem Nowickim, po wygranej walce, zatem jak oceniasz jej przebieg? W ogóle witaj. Witam serdecznie, dobry wieczór, witam wszystkich. Przebieg walki oceniam tak, że Arek, tak jak się spodziewaliśmy, sprowadził mnie do parteru w pierwszej rundzie, znaczy będzie szukał szans właśnie w parterze. Udało mu się sprowadzić efektownie, ale przepracowany był to element po prostu przeze mnie i przez trenera na treningach. Uciekłem z tego, przetrzymałem ten szturm jego, widziałem, że troszkę opadł z sił i szukałem swoich argumentów w stójce. Druga runda już troszkę bardziej pod moje dyktando, bo Arek mnie wciskał, wpychał w siatkę. Udało mi się po prostu go dwa razy odepchnąć, sprowadzić do parteru. Ja wstałem, bo nie chciałem się wdawać po prostu w parterowe rozgrywki. I pod koniec rundy słyszałem 20 sekund, trener tam się troszkę pomylił, bo było więcej, bo minuta 20 do końca. I ja tak właśnie miałem plan jeszcze poczekać chwilę, bo wiedziałem, że w tej trzeciej rundzie też będę miał więcej siły niż przeciwnik. Ale wykorzystałem szansę, że po prostu przeciwnik był plecami do siatki, kopnąłem mocno low kicki, które tam weszły na łydkę. Widziałem, że przeciwnik już naprawdę miał coraz mniej siły, więc po prostu dokonałem dzieła zniszczenia młotkami. No i sędzia przerwał walkę. Zatem jaki miałeś plan taktyczny na ten pojedynek? Jak sobie tą walkę wizualizowałeś przed walką? Spodziewałem się naprawdę wszystkiego, bo wiedziałem, że Arek, mimo że miał rekord 1-0, widziałem, w jaki sposób wygrał swój debiut. Wiedziałem, że mogę się spodziewać tak naprawdę wszystkiego, bo każdy, kto wchodzi do klatki, jest nieobliczalny, tak? Każdy, kto tam wchodzi, tak, jest wygrany. Więc bardzo dziękuję Arkowi za tą walkę. Wizualizowałem sobie ją na różne sposoby. Wizualizowałem sobie głównie tak, że moje akcje wchodzą i jeden z tych ciosów tam odbiera prąd Arkowi. Tak chciałem, żeby to przebiegło. Oczywiście moje ciosy mijały celu. Arek dobrze wchodził, że tak powiem, za tymi sierpami. Szukał cały czas tych sprowadzeń parteru swojej najsilniejszej strony. Też w pierwszej rundzie był blisko Balachy, ale udało mi się też po prostu zapobiec temu zagrożeniu. No i dużo, szczerze powiedziawszy, zagrał też tlen. Też tlen i to przygotowanie, że jednak robiłem parter na przemian ze stójką. Że plan był taki, że miałem przytrzymać parter, wstać i bić się w boksie, tak? A jak miałem to przepracowane na treningach, że wstawanie i potem boksowanie, nie miałem z tym problemu podczas walki. Wstałem, mogłem się bić dalej w stójce. Oszczędzałem tlen, oszczędzałem siły. Wiedziałem, że z biegiem po prostu walki będę miał więcej siły niż przeciwnik. Natomiast czymś cię wyraźnie zaskoczył twój rywal, czy jakiś cios odczułeś, albo może odwrotnie, może czułeś, że po twoim ciosie przeciwnik wyraźnie słabnie? Szukałem w drugiej rundzie tych ciosów, znaczy w sumie podczas całej walki. W drugiej rundzie już te ciosy chyba tam udało się, widziałem, że Arkowi chyba rozciąłem łuk brwiowy bodajże. Miał rozcięty łuk brwiowy, też z losa chyba tam poszła jucha delikatnie. Zaskoczył mnie na pewno tym, że był bardzo zawzięty w tym parterze, nie? I za wszelką cenę jednak dążył do tego i udało mu się obalić. Ja chciałem się nie dać obalić, po prostu bronić tak w moim idealnym po prostu, w mojej idealnej wizualizacji walki. Wyglądało to tak, że broni obalenia, jeden z ciosów tam wchodzi, przeciwnik pada, no i tak wygrywam walkę, nie? Ale oczywiście Arek postawił twarde warunki, bo jednak sprowadził. I to bardzo fajnie sprowadził do tego parteru. Ale tak jak mówię, mieliśmy to przepracowane, także finalnie po prostu zimna krew, chłodna głowa i doświadczenie, walka poszła do przodu. Aczkolwiek podkreślę jeszcze to, że miałem mieszane myśli w walce, bo wiadomo, jak przeciwnik jednak zaczyna dominować, tak, napiera, to obala, to jest takie, kurde, i co teraz, nie? Ale miałem w głowie słowa trenera, że cały czas szukaj tego wstawania, konsekwentnie słuchałem narożnika i udało się wykonać ten plan w 100%. Jarek, a jak się zaczęła twoja pasja sportu walki dla portalu właśnie Pasja Sportu Walki? Zaczęła się w ten sposób, że kiedyś tam w gimnazjum dostałem bęcki w sumie, no teraz jak mówię, to mocniej to no niekiedy dzieci biją mnie, ale to było takie bardziej, że tam chłopak mnie po prostu przy kolegach, nie, tam można powiedzieć, że ośmieszył i też tak gdzieś to tłumiłem w sobie. Potem kuzyn mi powiedział, że mam bardzo fajne predyspozycje do sportu walki, do MMA. Wielu czołowych zawodników zaczynało w moim wieku. Kuba, to mój kuzyn właśnie, on mi to przekazał, zaszczepił we mnie tą pasję i zacząłem chodzić na te treningi. Tak najpierw może w celach samoobrony, chciałem się czegoś nauczyć. Tak pamiętam, jak poznałem pierwszą tą kimurę na rękę, to już szedłem przez miasto taki, że o, nic mi nie grozi, nie? Jak Balachy się nauczyłem tak samo, że już wszystko mogę, nie? I to potem pamiętam, że chłopaki coś tam mówili kiedyś o zawodowstwie i sobie tak
Chciałem udowodnić im i sobie, że kurde, fajnie byłoby kiedyś być tak zawodnikiem MMA i pozamykać mordy, tak brzydko powiem, kolegom, którzy tak głośno myślą, nie? Bo ja jestem takim człowiekiem, że jak coś sobie postanowię, to do tego za wszelką cenę dążę. I tak zostało po prostu do dziś. Pojawiła się potem opcja debiutu i też był nieudany ten debiut, ale szedłem cały czas w tym kierunku, trenowałem, rozwijałem się w różnych miastach, w Rachowie, w Warszawie, ostatnio też w Ankosie, w Poznaniu. Także finalnie wylądowałem tutaj w Zawierciu, blisko Myszkowa, rodzinie, ale naprawdę z trenerem Krystianem wiem, że mogę osiągnąć wszystko, bo ta walka była takim początkiem, zalążkiem i tak jak miałem piosenkę Payback na właśnie na wejście, to jest ten payback za tą ciężką pracę, tak, za to, że trener poświęcił mi mega, mega dużo serca wraz z całym klubem, ale naprawdę ten miesiąc był tak solidnie przepracowany, że to była, nie wyobrażałem sobie, że mógłbym przegrać tą walkę, bo po prostu zrobiłem wszystko, co się dało, nie? Wiadomo, że w walce może stać się wszystko, ale no, te argumenty po prostu wynikały same z siebie, nie? Że to musi być na moją korzyść. Zatem jakie są teraz twoje plany? No kolejna walka wygrana, masz ten rekord taki mocno, znaczy mocno, nieco bym powiedział mieszany, walczyłeś w dobrych organizacjach, teraz walczyłeś tutaj w Virtuos Challenge. Jakie masz w głowie plany? Wiadomo, że to bywa różnie, ale jak sobie to w głowie wizualizujesz twoją drogę przez MMA, przez sporty walki? Plany, wiadomo, powiem tak, starym cytatem, z planów się tylko Pan Bóg cieszy. Ja oczywiście nie odmawiam nigdy walk, znaczy teraz podchodzę do tego bardziej rozsądnie, bo też ten rekord był 6-7, ale kilka walk miałem takich na blisko, na przykład z Mateuszem Rybakiem na Babilonie, czy z Radkiem Paczulskim na ACA, tak, gdzie też końcówka i mogło wszystko się stać w drugą stronę. Czy miałem walkę z Mateuszem Janurem, tak samo, też walka przegrana w głowie, ale przegrana decyzją, też wcale jakoś nie odstawałem w tej walce. Po prostu brakowało mi tego, co było dzisiaj widoczne. Jak jest odpowiednie przygotowanie, nastawienie, konsekwencja trenera po prostu w przygotowaniach, byłem tak pokierowany, że tak jak mówię, ta walka, oczywiście jeśli trzeba by było, to walczyłbym trzecią rundę, ale wiedziałem w głębi serca, że muszę zakończyć ją przed czasem, bo zawodnik jest miejscowy i po prostu no stało się jak się stało, nie? Tak jak się musiało stać. Jestem bardzo z tego zadowolony jeśli pytacie o plany, to tak jak mówię, co się przytrafi, to po prostu będę rozważał na bieżąco i podejmę jakieś najlepsze dla siebie, że tak powiem, kroki. Jarek, muszę zapytać to pytanie. Dzisiaj w dobie współczesności są modne gale, że tak powiem, show biznesowe, freak fightowe. Ty dużo mówisz i mówisz naprawdę ciekawie. Myślałeś o założeniu kanału, aby swoją popularność jeszcze zwiększyć, wziąć walkę w takiej organizacji nieco bardziej, bym powiedział, no mniej sportowej, ale za lepsze pieniądze. W ogóle jakie masz zdanie na temat tych gal freakowych? Szczerze powiedziawszy, zawsze byłem przeciwnikiem takich freakowych walk, bo z punktu widzenia sportowca, mnie tak, gdzie całe życie podporządkowuję pod MMA, mam sponsorów, którzy mnie wspierają, dzięki temu mogę żyć, nie muszę pracować i tak wygląda życie sportowca, nie? A jak wychodzi taki freak, ponagrywa jakieś tam gmioty na YouTubie, nagle bierze go fame, płaci mu kurde garzę taką, że ja musiałbym zawalczyć na, nie wiem, 10 takich wirtuozach, bez urazy, bo tu oczywiście bardzo fajna gościna i warunki współpracy z organizacją wirtuoza, ale do czego zmierzam, że prawdziwy sport umiera teraz, dzieciaki robią show w internecie, cieszą się tymi freakami. Ja nie mówię, że nie zawalczyłbym na przykład fejmu czy jakiejś innej freakowej organizacji, ale z zawodnikiem na poziomie takim sportowym, tak, który ma jakieś aspiracje, a nie wyjść, pokazać się, żeby inni go powspierali. Bo no nie ukrywam, pieniądze też są ważne w życiu i kurde, oddajesz serce temu, co robisz i nie masz kurde na chleb, to tak też nie może być, nie? Więc po prostu mam takie zdanie, jakie mam, że jestem przeciwnikiem freaków, ale no też niech sobie to będzie, tylko fajnie by było. No ale świat nie jest idealny, tak? Fajnie by było, jakby też oczywiście płace dla sportowców takich, nie wiem, mniej, więcej doświadczonych, żeby były większe. Żeby były większe, natomiast no ja nie jestem jakimś zwolennikiem teorii liberalnych, zresztą to nie jest program, czy nie jest to wywiad o polityce, o ekonomii, natomiast no problem jest taki, że gale sportowe nie zawsze wypełniają duże hale. Więc ty dużo mówisz bardzo fajnie, natomiast jaką widzisz przyczynę tego wszystkiego, że te gale sportowe nie wypełniają hal już, być może jest to taka przyczyna, no jaka będzie przyczyna, może ja, moje komentarze będą później. Według mnie ludzie szukają tandetnej sensacji i po prostu bardziej kręci ich, nie wiem, że jakiś dwóch youtuberów się powyzywa wulgaryzmami, a nie widzą tego, że na przykład, nie wiem, jestem na przykład ja i tak jak Arek, że oddajemy
serce temu, co robimy. Spotykamy się w klatce, na sportowo, bez jakichś złej krwi, bez jakichś wyzwisk. Piątka na ważeniu, piątka przed ważeniem, piątka na ważeniu, piątka dzisiaj w dniu walki, piątka po walce. To jest sportowe podejście i tak to powinno wyglądać, a nie, że ty, kur, coś tam, nie, i powyzywają się, potem wejdą do klatki, nic jej nie pokażą, bo tak na przykład ten Murański, co zrobił z Arkadiuszem Tańcowym, że go pogryzł gdzieś tam. Jak właśnie oceniasz na przykład walkę Jacka Murańskiego i tego show? Mówią, ja ogólnie szczerze powiedziawszy tego nie śledziłem fejmu, widziałem gdzieś to dopiero potem, mówię, no pajacerka, ja akurat byłem za Arkiem Tańculą, bo sercem też za grapplingiem Kraków tam, trener Rafał Lasota z Finki, też go pozdrawiam, lubię tych chłopaków i po prostu Arek, wiem, że to też jest taki inny typ fejmu, bo on poświęcił się tym treningom i coś sobą reprezentuje, tak, a taki Morański, no wyjdzie, powyzywa, poprzeklina i nie wiem, jak kogoś to jakieś dzieciaki to po prostu cieszy, no to jest śmiech na sali, moim zdaniem, nie? To tak nie powinno wyglądać, nie powinno wyglądać. Ja jestem przeciwnikiem tego, takiego tandetnego zachowania, ja jestem zawsze zwolennikiem. Moim największym przykładem był Mamet Kalidow, nawet widzimy na przykładzie walki teraz z Roberto Soliciem. Szacunek, honor, pokora i cześć dla przeciwnika, tak? Za chwilę się będą bić na, kurde, 5 rund, tak, po 5 minut, a nie ma żadnej złej krwi, nie? Po prostu dwóch świetnych sportowców, nie? I do czegoś takiego zawsze dążę i to będę propsował i tylko takie zachowanie szanuję, nie? Nie lubię takiego gmiotu, ścisku przed walką tandetnej, mówię sensacje, nie? Piękne słowa, przyznam szczerze, że budują moje serce w dobie tego wszystkiego, co nasze środowisko, nasz światek, bądźmy szczerze, nieco zalewa. Natomiast moje pytanie jest takie w takim razie, jak byś mógł zachęcić młodych ludzi do zajęcia się trenowaniem sportu walki, bądź nawet samym zainteresowaniem się sportami walki, bo również uważam, że z samego zainteresowania może płynąć wiele pozytywnych bardzo wzorców, przykładów. Jakbym zachęcił? Właśnie to jest trudne pytanie, bo dużo właśnie tych dzieciaków jest takich uzależnionych od tego internetu, tak, i wszystko, co jest w internecie, to one po prostu odbierają, to też zależy od wychowania od rodziców, nie? Ja byłem krótko trzymany, moja świętej pamięci mama po prostu nie pozwalała mi na wszystko z tatą, ja miałem... Dzisiaj widzisz tego pozytywy? Tak, widzę tego pozytywy, że nieraz się dostało w dupę skakanką, kurde, twardą ręką będę trzymany, ale dzięki temu właśnie jestem w miejscu, jakim jestem, doceniam ludzi, których mam wokół siebie, wszystkich sponsorów, klub, z trenerem na czele, po prostu dzięki temu jestem sportowcem, tak, że właśnie kiedyś ktoś, mama powiedziała tak, chcesz, to sobie zarób. Ja nie wiem, ja nie dostałem iPhone'a, nie dostałem komputera, tylko na wszystko musiałem zarobić sam, ciężką pracą, stałem po bramkach, biłem się, samochód kupiłem sam za własne pieniądze, nie dostałem niczego od rodziców, tylko właśnie dostałem to, że to przykazanie, że jeśli czegoś chcesz, to walcz. I to mną kieruje i to mnie pcha po prostu do przodu. Na portalu Pasja Sportu Walki. Jarosław Lech, super wywiad, super Jarek mówi. Wszystkiego, Jarek, dobrego dla ciebie. Bardzo dziękuję. Jeszcze chciałem właśnie podziękować sponsorom, prezesowi Rafałowi Kołakowskiemu, firma Tribak Brugeza, Rafałowi z Quest Car, Adiemu z Quest Car, Mariuszowi z Imprinta, Robkowi z Automotors, Martynie i dziewczynom z Ice Love Cafe, Radkowi z Oktagonu, Sławkowi Misie i wszystkim, i Kubie Dinksowi, i wszystkim, którzy mi po prostu mnie wsparli do tej walki i pomagają mi stale. Dziękuję bardzo. Ja tobie za wywiad również dziękuję. Piona, jeszcze raz.